monitory pokazują trzy silniki fuzyjne napędzające asteroidę X-57. Wyłączcie silniki fuzyjne, ale wszyscy zginiemy. Zwłoki G. Mendela. Ofiara została dotkliwie pobita, zanim zginęła od strzału z pistoletu w tył głowy z bliskiej odległości. No, tak myślałem, że to batarianie właśnie. Jak ktoś stoi za zamachem terrorystycznym. Słuchaj, nie ma czasu. Batarianie odpalili silniki fuzyjne. Trzeba je wyłączyć, zanim przywalimy w Terra Nova. Cześć, z tej strony Adaś. Na co dzień prowadzę kanał Spoilerat, a to jest 31 odcinek naszej wspólnej przygody z grą Mass Effect edycja legendarna, którą przechodzę po to, żeby zdobyć platynowe trofeum i właśnie znajdujemy się w zawartości oryginalnie dostępnej w dodatku Bring Down the Sky. No tutaj oczywiście nie jest to rozdzielone na dodatek i podstawkę, tutaj mamy wszystko w jednym miejscu, zresztą no tam też mieliśmy wszystko w jednym miejscu, ale trzeba było zapłacić pieniążki. A tutaj nie trzeba płacić dodatkowych pieniążków z DLC, podobnie jak z tymi wszystkimi 40 DLC-kami do dwójki i trójki. Okej. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku wyłączyliśmy pierwszy silnik i ogarnęliśmy, że za atakiem na Terra Nova i za ruszeniem tej asteroidy stoją batarianie. I teraz będziemy... Tam coś leży, swoją drogą. Bardzo ciekawe, co tam leży. Teraz będziemy szli dalej w kierunku bazy. Tych silników następnych i do głównej instalacji. Ale tymczasem ja chcę jeszcze do stacji badawczej 1 się udać, bo tutaj mnie nie było. Byłem przy nadajniku, byłem przy stacji badawczej 3, ale nie było mnie przy stacji badawczej 1. Nie wiem, czy skończymy to w tym odcinku, bo zawartości tutaj jest bardzo dużo. Wydaje mi się, że jeszcze nie, aczkolwiek będę próbował zrobić jak najwięcej. Okej. Przez to pasmo górskie trzeba będzie przejechać, tylko zastanawiam się, jak to ugryźć, tak żeby było dobrze. Ale wydaje mi się, że tędy się wespnę. No i udało się pięknie. Teraz tak. Którędy dalej? Ja chyba wiem. Trzeba się będzie tutaj powspinać. O, może tędy. O, patrzcie, jak przeleciałem fajnie. O, tędy. Tędy będzie idealnie. Tutaj delikatna stromizna, ale nic, z czym byśmy sobie nie poradzili. I powoli docieramy do tej stacji badawczej numer 1. Zaraz nam się skończy mapa też, ale myślę, że nie ma strachu. O, jest coś. Jest ta stacja badawcza. No dobra. No to ruszamy. O, zabezpieczona skrzynka. No to proszę bardzo, rozpoczynamy przejęcie. Okej, świetnie. Wow, trochę mamy tutaj ekwipunku. Dobrze. Stacja ratunkowa, Medigel i zwłoki Seaheims. Te zwłoki są poparzone oraz noszą ślady poważnych uderzeń. Na szczęście wybuch sprawił, że zginęła na miejscu. Więc kolejna ekipa, znaczy kolejny członek ekipy zaginionej nie żyje. Tu doktor Himes. Znaleźli mnie. Przeklęci batarianie. Słyszę ich, jak krążą na zewnątrz. Usiłują znaleźć wejście do środka. Dźwięki wskazują, że przyczepiają coś do drzwi. Jeśli tego nie przeżyję, powiedz mojej rodzinie, że ich kocham. No to będziemy musieli znaleźć tę rodzinę. Ale no, nie mamy jak. Okej. Wybuch był tutaj. Śladów wybuchu w sumie nie widać. W dzienniku zaginiony inżynier. Udało ci się znaleźć ciało Mendela i Himesa. Pozostaje odnaleźć Montoya. Odnaleziono ciało Himes. Nie Himesa. Okej. No to jeszcze Montoya. Faktycznie ciekawe, czy Montoya żyje. Ruszamy w kierunku kolejnego silnika. W takim razie fuzyjnego. Tak, tam stamtąd przyszliśmy. Tam jest ta stacja radiowa. Musimy się przedostać teraz przez góry.
Właściwie to tutaj, do tego silnika fuzyjnego. On jest następny po drodze. Więc tutaj sobie lecimy. Robimy skok. Okej, udało się nie uszkodzić Mako. To już jest wyczyn. Uważam, że całkiem sprawnie mi to wyszło. Słyszysz mnie? Co za kłócę? To... Przepraszam. Prawie nic nie rozumiem. Zobaczę, czy uda mi się to naprawić. Zajmij się teraz swoimi sprawami. Super tłumaczenie. To już narzekałem na to w poprzednim odcinku, że tutaj po prostu... O! I są te miny dookoła silników fuzyjnych, o których wspominał nam ten przyjemniaczek wcześniej. Trzeba będzie iść na piechotę. Piechota piechotą, ale najpierw trzeba rozwalić te wieżyczki. Gdzie one są? Jeszcze są dwie. Tam jest jedna. Uwaga! Georadar wykrywa ładunki przeciwpojazdowe w okolicy. Kontynuować proszę. O, ale dlaczego nie mogę tych ładunków powystrzelać? To by było całkiem spoko. Jakby się dało, oczywiście. Okej. No i są te ładunki, faktycznie. Dobra. To musimy w takim razie... Co ja mam tak mało? Nie mogę w nie strzelić. No nie mogę, dobra. Kontynuujemy pieszo w takim razie. Te ładunki są dosyć dobrze widoczne. Natomiast... Uważamy... na te zapalniki zbliżeniowe. Matko, jaka stresująca... Stresująca misja. Dobra. Teraz tutaj. Patrzę na mapkę, po prostu co tu się dzieje. O! Jeszcze batarianie w dodatku. Okej. Grenadier batariański. No to co? O matko, jak oni szarżują na mnie. Dobra. Nie ma... No... Kurde bela, tarczę mi. Ja nie mogę pozwolić na to, żeby mnie zabili, bo nie mogę po prostu. Kurde bela, zabili mnie jednym strzałem praktycznie, no i super. Dobra, wznawiamy i będę w tym samym miejscu co wcześniej, bo tak. Bo nie zapisałem sobie przed... Tak, nawet nie mam, patrzcie, wpisów w dzienniku, nic, nic. Muszę lecieć tutaj w tym momencie. Dobra, słuchajcie, wiecie co, ja to zrobię i widzimy się za chwilę po prostu. Cię uleczę. Już od razu. Tak, i widzimy się. No, jak to wszystko zrobię. Uwaga! Georadar wykrywa ładunki przeciwpojazdowe w okolicy. Kontynuować pieszo. Dobra, to ja sobie teraz jeszcze zerknę w ekwipunek, czy nie mam tutaj jakichś lepszych broni dla mojej ekipy. Wydaje mi się, że akurat niezbyt, ale mogę mieć lepszy pancerz. Dlatego patrzymy sobie na zbroję dla Sheparda, ale nie, niestety. Kurczę, czemu on może nosić tylko lekkie? No, taką sobie klasę wybrałem, że masakra. No dobra. Zapiszmy sobie w tym momencie. Nowy zapis zrobimy. I lecimy. Nie mam punktów oddziału do wydania, nie. Tym razem pójdziemy sobie tędy. No, powolutku. Kurde, strasznie stresująca sytuacja.
ale dałem radę. No i są ci batalianie, dobra. Już mi na tarczy się rzucili, okej. To tak. No. No. No, udało się. Świetnie. Ten też. Padł elegancko. Tamten. Widzę go. Okej. Kurde. Nie ma co z nimi wchodzić nawet w bliższy dystans. No ten się tutaj jeszcze. O. I skąd się jeszcze strzela jeden? Tam. No. Wstaniesz jeszcze, czy już nie? Jeszcze wstaje. Ale już chyba nie wstanie. A jeszcze wstaje. Kurde, mocni są. Dobra. Wow. Ale mi tarczę zabiera. Równo. Dobra. Wow, tam jacyś się nawet pobugowali troszeczkę. Wróć. Spokojnie. Nic mnie nie atakuje. Znaczy atakuje, ale wrócą mi tarcze i wtedy się będziemy bawić. Tak jest. Okej. No i bardzo dobrze. Teraz widzę, ile on ma zdrowia. Okej. Też z tamtych dwóch. Okej. Teraz ty. I lecimy z... też z przeciążeniem. A, za daleko są. Nie ma co w takim razie ryzykować. Ale ja spróbuję go przeciążyć. No i chyba się coś tam udało nawet. Kurde Bela, wracaj tu. Tak jest. Skubańce. A jeszcze tutaj jest jakiś. No to żołnierz zwykły, to ja sobie z nim poradzę, tak o. No. I jak spadł. Dziękuję. No i dobijam leżącego jeszcze. Tak jest. Ha! Nawet się go udało na minę wpędzić. Dobrze. Wow, uwaga, granat leci. Świetnie. Rzeź robimy. A na ciebie zrobimy podniesienie jeszcze. Super. Super efekt to daje. No i jeszcze wstanie pewnie, ale ja już mam na niego w związku z tym sposób. Udało się. Brak celów. Okej, rozbrajamy ładunki. To działa jak zwykłe przeciążenie. Oj, to nawet bardzo proste było. Uff, dobra, nie ma już ładunków wybuchowych uzbrojonych. Musimy wejść do budynku w takim układzie. No to wchodzimy. Jest autosave, ale ja i tak nie ufam. Więc sobie tutaj zaraz dopomożemy. W szczęściu trzeba dopomóc. Okej, okay, inżynier Batarian. Widzę go. O! Za późno zauważyłem te ładunki wybuchowe. O, żeż ty. Dobra, czekamy aż wrócą. I dopiero teraz idziemy dalej. Okej. Okay. Tu jakaś sonda lata?
Okej, dobra. Uroczo się robi. Sonda rakietowa. Mhm. No to kolego... Czekam aż wyjdziesz z kryjówki. O! No chodź tu, sondo. Oj, z nią to będzie ciężko, coś czuję. Dobra. Ale tutaj mamy tego żołnierza Batarian, który... generalnie powinien oberwać szybko w miarę. Tam jest jakiś... Kurde, najgorsze jest to, że z tą snajperką niespecjalnie jestem w stanie cokolwiek zdziałać. Strasznie źle to jest ułożone, żeby mi się wygodnie walczyło. Musiałbym tutaj na drugą stronę się udać. Nie ma tragedii. Z drugiej strony też. Okej, tarcze mi cały czas spadają. Wow! Co tu się stało? Tarcze nam zdjęli. Okej, musimy iść do tego miejsca, gdzie jest ta sonda. Wydaje mi się, że to jest dobry sposób, żeby z nimi powalczyć trochę. Lecimy. Świetnie. Okej. I ta sonda... już tutaj powinna mi... trochę zmienić. O! Proszę bardzo. Wow! Okej, udało się. Oni zdejmują nam tarczę, ale... nie ma w tym nic złego. Przeciążenie. Dobra. Medigel poszedł. Medigel poszedł, tak jest. Kolejna sonda. Ale sonda... to... a, okej. I nawet Medigel dostaliśmy w nagrodę. Za rozwalenie sondy. Druga poszła też. I teraz żołnierz Batarian. O, jeszcze jedna sonda. One skądś tu... dobra. Trzeba się będzie nimi zająć, tak. Okej. One, kurde... to jest jakiś... punkt... jakby do spawnowania ich, czy coś? Nie trafiłem... sądę, okej. Chodźmy tutaj szybko. Ale nie, one tu ich po prostu było dużo, okej. Tu mogę zrobić deszyfrację, ale to zaraz. Kolejna sonda. Po prostu ten inżynier chyba wypuszcza cały czas nowe i to stąd one się pojawiają. Ale szybko im tarcze schodzą. W ogóle obrażenia zadaje im całkiem niezłe. Tak, bo tu mamy żołnierza. Dobra. Podnieś go. No, to teraz tak go podniósł, że nie mogę go trafić. Dobra. A nim to możesz rzucić z kolei. No. Chociaż rzut to chyba użyłem tyle razy, że... no dobra. Czysto. Czysto, załatwieni wszyscy. Świetnie. Skrzyneczkę otworzymy sobie. Okej. I co w tej skrzynce? Karabin snajperski i pancerz dla Turianina. Świetnie. Strzelba katana 5. Później zobaczymy, czy ona jest coś warta. Idziemy do tego pomieszczenia i wyłączamy drugi z trzech silników. Tak jest. Świetnie. Musisz się pośpieszyć. Naprawdę się wkurzyli. Ich przywódca wszędzie rozmieszcza ładunki. Chyba chce wszystko wysadzić. Zabieraj się stąd! Nie strzelaj! Proszę! Thank you.
to wyłącza silniki. Nie poproszę ponownie. Znajdź problem i zajmij się nim. Zabierz ją stąd! Okej, okay, czyli wszystko słyszeliśmy. Dobra. To trzeba w takim razie, zanim ją zabiją, już zabili tego typka, który nas poinformował. Ja teraz nie pamiętam, jak on się nazywa. Ale zanim to nastąpi, to pozwiedzajmy jeszcze tutaj wszystko. O, na przykład jest szafka. No i tutaj kolejne bronie i expa wpadł i w ogóle i dzień i mamy oddział właśnie do ulepszenia. To mi się przypomniało. Możemy ulepszyć sobie specjalizację w przeciążeniu zrobić. Zwiększa siłę i promień wybuchu miny przeciążenia. I w sumie specjalizacja w sabotażu jeszcze też możemy. Ale to może zaraz w takim razie. Mistrzowski sabotaż sobie też podciągniemy. I w sumie to by było na tyle, jeśli chodzi o jakieś przydatne umiejętności Sheparda. Może do tego agenta jeszcze dorzucimy i na następnym poziomie będziemy mogli zrobić specjalistę w sabotażu. Dobra. Ashley. Jej to ulepszymy karabiny szturmowe i to będzie absolutnie wszystko. Teraz Kaidan, jemu ulepszymy... No właśnie, co mu ulepszyć? Chyba podniesienie. Mhm. Jak zauważyliście, korzystam całkiem z tego. Matko, ile my tutaj mamy ulepszeń rozmaitych. No dobra, na razie nie będę się tym zajmował, bo nie. Ale pamiętajmy na przyszłość. O, jeszcze skrzynka. Posiadasz w tej chwili przedmioty 257. Zbliżasz się do limitu przedmiotów 300. Kiedy osiągniesz limit, będziesz musiał zamienić na Medi-Żel wszystkie nowe przedmioty, które znajdziesz. Sprzedaj lub zamień część przedmiotów na Medi-Żel przy najbliższej okazji, aby uniknąć osiągnięcia limitu. Okej. Okay. Dobra, nie wiedziałem, że jest limit ekwipunku. Sprzedam. Sprzedam przedmioty, nie ma problemu. Ale to jak wrócimy sobie na Cytadelę. Na razie nie ma takiej potrzeby, żeby wracać. Okej, tutaj są wyłączone te ładunki wybuchowe. Jest też autosave, więc tu się generalnie niczym nie przejmuje. Zanim wyłączymy ten silnik fuzyjny, ja bym chciał polecieć tutaj, do tej stacji badawczej. A to dlatego, że nie mam pojęcia, kiedy się zablokuje możliwość zrobienia tego questa pobocznego, jeśli jeszcze ją mam. Ale nie, no jest zaginiony inżynier. Także spoko. Dobra, gdzie jest Mako? To jest pytanie, gdzie je zostawiłem, gdzie je porzuciłem? Gdzieś tutaj. Ważnie, gdzie jest Mako? O, no, blisko jest. Tam, tak daleko? Ludzie. Po prostu zostawiłem maszynkę moją. No, ale faktycznie. Dosyć spory ten obszar był. No dobra, to ruszamy. W takim razie wsiadamy do pojazdu. I teraz odpalamy cel tutaj. I lecimy tędy. Tutaj jest akurat idealnie taka ścieżynka, która nas może doprowadzić do celu. Kurczę, no niby został tylko ten jeden silnik fuzyjny, ale ja cały czas się zastanawiam, ile mi zajmie rozbrojenie go i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Będziemy myśleć. Tu jest ostatni silnik, właśnie.
Ale ja nie do silnika chcę. No tam jest ta już ta centrala. Ale ponownie, ja nie tutaj. Ja idę do stacji badawczej numer 2. I dziękuję bardzo. Ło matko! Ale mam teraz... ale miałem straszne uczucie w żołądku, jak na to patrzyłem. Dobra. Jest zaraz ta stacja badawcza. Więc sobie tutaj mapa obszaru jest... Ciało Montoi. No, okej. Oni go tutaj wywlekli z tej stacji. Wygląda na to, że zginął od pojedynczego strzału przez kask, prawdopodobnie od bataryjskiego snajpera. Ktokolwiek go zabił, nie silił się nawet, by przeszukać jego ciało. W jego plecaku wciąż znajduje się wyposażenie. Okej, wzmacniacz biotyczny. No, o, ale to coś dla Kaidana. W takim razie, taki wzmacniacz biotyczny. Mam rację? Wzmacniacz biotyczny Fenomen 5, no to kurde, dużo lepszy jest. Bonus czasu działania, bonus mocy faktycznie 0, ale poza tym jest dużo lepszy. Okej. To ruszamy do tej stacji badawczej. Ślady stóp. Uroczo. Zbadajmy je. Ledwo widoczne ślady stóp w kurzu wiodą na wschód. A, to do Montoi nas to ma doprowadzić generalnie. Dobra, wchodzimy tutaj. Wzmocniona skrzynka. Matko, jaka długa deszyfracja. Tak, no widzę, no, że generalnie mam dużo tych przedmiotów. Nie musicie mnie za każdym razem informować. Stacja badawcza 2, ostatni wpis wprowadzony do logów przez głównego geodetę R. Montoie. Łączność została zerwana, a nieopodal głównej instalacji lądują statki transportowe nienależące do korporacji. Nad horyzontem widoczne były rozbłyski światła. Nie mogę mieć pewności, ale wydaje mi się, że to ogień z ciężkich dział. Jak wymaga tego protokół sytuacji awaryjnej, uzbrajam sondy obronne. Nie czekam, aż mnie odbiorą. Ruszam, by zbadać sytuację. No to tak kurde! Jasny gwint. Ta sonda. Te sondy. Dobra. Ty przeciążasz. Ja przeciążam te. A ty Kaidan tamtą. Świetnie. Jeszcze jedna. Gdzieś jest. Kaidan ma mało zdrowia bardzo. O, jest. Elegancko. No dobra, to... tak, wszystko zabezpieczone. Zrobimy sobie sejwika, bo... Ale najpierw... Nówka sztuka, nieśmigana. Nieśmigana, no i super. Gana. Tak jest. To ruszamy wyłączyć ten ostatni silnik. Silnik, powiedziałem. Tym razem on na mapce jest, no tutaj niedaleko właśnie. Już się powoli zbliżamy do rozwiązania całej sytuacji z Batarianami. Aczkolwiek podejrzewam, że ostateczna konfrontacja z nimi to będzie ostra. Okej, mamy tu pełno wieżyczek. One już tutaj się otwierają, żeby nas zaatakować. Dobrze, wspaniale. Tutaj następne dwie. O, oberwałem troszeczkę, ale to nie szkodzi. Pięknie. To teraz jeszcze trzy. Ale one tutaj są wszystkie w zasięgu. Łatwo będzie je... Ja już sobie poradzę generalnie. Fajnie by było, jakby tarcze wróciły. Okej. Okay. Uwaga. I odsuwamy się. Pięknie. Dobra. Teraz tutaj. Ostatnia została. I z nią to już naprawdę pójdzie elegancko. Wow, uwaga. Świetnie.
No i mamy to. No to dobra, to ruszamy do wejścia, do tego silnika. Nie chcę wracać na Normandię. Ruszamy. Nawet nie wiedziałem, że mogę wrócić na Normandię. Ruszamy rozwalić ten ostatni silnik. Mamy niby sejwik, ale tak jak wspominałem, szczęściu trzeba dopomóc. Jeszcze zobaczmy, czy mamy... No, mam lepszy pistolet. Zdecydowanie. Patrzę, czy jeszcze coś mamy ewentualnie, ale... Ale nie. Te zbroje lekkie trzeba będzie posprzedawać, te takie fatalne. O, ale strzelba... Aha, ja mam już katanę, dobra. Się niepotrzebnie ekscytowałem tamtą kataną, to mogę wyposażyć troszeczkę lepiej moich tutaj towarzyszy. Proszę bardzo. Grom 5, karabin szturmowy. Super. Sejmitar strzelba, też dobrze. No ale sztylet 5. To jest bardzo dobry pistolet. Karabin snajperski też ma dobry. No, jeśli chodzi o ciężkie pancerze, to Ursa i Modliszka to dosłownie to same, te same statystyki mają. Ale ten lepiej wygląda, więc możemy tę Ursę jej zostawić. Fajna opcja. Dobra, kajdanowi jeszcze, zobaczmy. Katana 5 strzelba się przyda. Zobaczmy, co ma dalej. Sztylet 5, pistolet. Mamy wszyscy prawie te same modele. Z tego, co widzę. On tutaj Pogromca 5 jest dużo lepszym karabinem. Snajperskim. Okej, okay. I wydaje mi się, że to jest wszystko. W sumie to Onyx możemy mu zastosować. A w ogóle to jeszcze Gladiator. To już w ogóle. Teraz ma ten sam pancerz co Shepard. No tak. Dobra, to zapiszmy w takim razie teraz. I ruszamy walczyć z batarianami. Ciekawe czy... Wow, od razu się rzucili na mnie. No to tak, przeciążamy. Czemu nie mogę? Przeciążamy. Pięknie, ale to dużo mu zabrało strasznie. To przeciążenie. Dobra, spokojnie. Porażenie nerwowe. Hoho. Pięknie. O Jezu, Varena na mnie rzucą jeszcze. Bardzo pilnujecie tego ostatniego silniczka. Przyznaję. Jest Varen. Ale Varen szybko padł. O, Varen jeszcze nie padł, ale zaraz padnie. No i chyba już. Wam starczy tego wypuszczania Varenów, nie? Bardzo dobrze. Kurde, następny. Batariańska bestia bojowa się tutaj na mnie. Pięknie rzuciła, ale... Poza tym to... To nic. Hakowanie SI mi się nie przyda. Ale redukcja jak najbardziej. Okej. I w takim razie użyjemy na nim podniesienia. Świetnie to daje efekt z tymi strzałami ze snajperki odpychającymi. To jest mistrzostwo świata po prostu, to co się dzieje z tymi batarianami. No i lecimy. Do drugiej części korytarza teraz. Musimy się... Wow! Udać. O, miałem nadzieję, że kogoś zamrożę, ale nie zamroziłem. Dobra, trzech jeszcze ich jest. Więc... Gdzie jesteście? Szturmowiec batarian, to on będzie na mnie szarżował pewnie. A jednak... Nie. Tylko po prostu jest taki mocny trochę. No, no. Okej. Na niego.
przepływ adrenaliny, poproszę. Okej. Okay. Jeszcze jeden. Razem żołnierzyk zwykły. Zastój. A, porażenie nerwowe. Poraziłem go nerwowo. No. Zero litości dla was, gnojki, naprawdę. W porządku. Zero. Zrobimy sobie sejwika. Po tej walce. I ruszamy. Naprawdę, zero litości dla was, chłopaki. Dobra, tutaj chyba nie ma żadnej skrzyni ani nic. Proszę bardzo, zabezpieczona skrzynka. Okej, okay, następne strzelby i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dobrze. Silnik wyłączamy. No i teraz już chyba asteroida nie zmierza w kierunku kolonii. Aczkolwiek... Okej, okay, nic się nie odpala nowego. Aczkolwiek trzeba będzie teraz uratować Kate i powstrzymać Batarian. To jest... No już wyłączyłem te silniki. Co się stało, że się nie wyłączyły? Zostań tam, gdzie stoisz! Nie musimy walczyć! Okej. Okay. Nie zbliżaj się! Możemy to zakończyć na dwa sposoby. Łatwy i trudny. Pokojowo? A podobno nie znacie... O, Matko Święta. Słuchaj, to nie był mój pomysł, żeby porywać ten kawałek skały. Ja tylko wykonuję swoją robotę. Okej, okay. Nawet się dialog teraz nie wgrał dobrze. To nie jest już tylko lot poniewolników. Umrą miliony ludzi. Myślisz, że nie wiem? Muszę wykonywać rozkazy. Ale gdyby to ode mnie zależało, już dawno by nas tu nie było. Nie jest jeszcze za późno. Wypad. Nie da rady. Balak obdarłby mnie żywcem ze skóry. A potem by ją wyprawił i sprzedał. To walnięty skurwiel. Misję i tak już szlak trafił. A ja za to zapłacę. To czemu go słuchacie? Dobre pytanie. Miałem złe przeczucia od kiedy wylądowaliśmy. A teraz Balak chce twojego trupa. A jeśli Balak czegoś chce, to zazwyczaj to dostaje. Nawet ja tego nie zmienię. Okej, okay, możemy go przekonać jeszcze. Zawsze chcesz być zastępcą? Pomóż mi, to zajmę się tym Balakiem. Potem ty będziesz wydawać rozkazy. No cóż, ciekawa propozycja. W obecnej sytuacji nawet bardzo ciekawa. Wyłączcie to! Niech Balak sam się tym martwi. Mam nadzieję, że strzelasz równie dobrze, jak przekonujesz. Teraz nam się to przyda. Balak dostanie to, na co zasłużył. Ty też, jeśli się jeszcze raz spotkamy. Jasne? Ha, łapie. Balak zabarykadował się w głównym budynku. Przyda ci się to, żeby dostać się do środka. Ale nie lekceważ go. To paskudny skurwiel. Ruszajmy! Spadamy z tego zadupia! To tłumaczenie mnie dobije. Mamy kolejne punkty idealisty. Super. Punkty idealisty zawsze spoko. Jeszcze tutaj w szafce pobuszujmy trochę. Raczej nie przekroczę limitu tych przedmiotów już, ale... Trudno powiedzieć. Tutaj mamy 4 nowe, już mamy 3 nowe i już mamy 274, więc tak... O, skrzynka z granatami. Dobrze, że znalazłem coś takiego. Dobra. To wychodzimy stąd. I trzeba będzie zająć się Balakiem. Ale to zrobimy już w następnym odcinku. Bo ten odcinek już trwa długo, nawet z tym przyspieszeniem, które zrobiłem. Więc... No cóż, to by było na tyle. Intryga nam się zagęszcza, ale udało nam się przynajmniej wyłączyć te 3 silniki. Więc mam nadzieję, że ten odcinek się wam podobał. Jeśli tak było, no to wspomóżcie ten kanał dobrym słowem w komentarzu, łapką w górę i subskrypcją. A ja zajmę się główną instalacją. I mam kartę przepustkę nawet od tego Harna. Zajmę się główną instalacją w następnym odcinku tutaj. To by było na tyle. Trzymajcie się. I cześć.